Toczy się spór o kierunek, w którym podąża Polska. Konkurują ze sobą dwie radykalnie odmienne wizje przyszłości kraju. W ten sposób obserwatorzy z Polski i z zagranicy komentują wyniki pierwszej tury wyborów. Druga tura rozstrzygnie nie tylko to, kto będzie prezydentem Rzeczypospolitej. Za dwa tygodnie wyborcy zdecydują także, a może przede wszystkim, o kierunku cywilizacyjnego rozwoju. Czy zwycięży troska o rodzinę, przywiązanie do wolności i chrześcijańskiej tradycji? Czy jak słyszymy, czeka nas modernizacja, czyli wzorem zachodnich społeczeństw czeka nas dyktatura politycznej poprawności i obyczajowa rewolta. W programie wracamy też do tajemniczej śmierci wybitnego duszpasterza księdza Franciszka Blachnickiego. Jego oprawcy w III RP pozostali bezkarni. Ci bowiem, którzy niszczyli Solidarność i Kościół w latach PRL-u, teraz w imię tolerancji i walki z rzekomym wykluczeniem promują nową odmianę marksizmu. Jakie konsekwencje przyniosło to zachodowi Europy? Czym skutkuje ten sekskomunizm na przykładzie Hiszpanii? Opowie o tym wielki przyjaciel Polski, pisarz i były sekretarz w gabinecie premiera Aznara, specjalnie dla Warto Rozmawiać, prosto z Madrytu, José Javier Esparza. Zaczynamy! A w studiu doborowe grono ekspertów, specjalistów jest z nami psycholog pani Agnieszka Marianowicz-Szczygieł, Instytut Ona i On. Dzień dobry. Witam serdecznie panią Małgorzatę Wołczyk, Tygodnik do Rzeczy, ekspertka od spraw hiszpańskich i ekspert od spraw służb specjalnych, analityk bezpieczeństwa, dzisiejszy solenizant Piotr Wojciechowski. Dziękuję, witamy, dobry Piotrze, wieczór państwu. Wszystkiego dobrego z okazji twoich imienin. Dziękuję. Tydzień temu przypomnieliśmy jednego z czterech najważniejszych kapłanów czasów komunistycznego zniewolenia Polski, sługę Bożego księdza Franciszka Blachnickiego. Mówiliśmy o tym, jaki wpływ miała Oaza, Ruch Światło Życie na ponad 2 miliony młodych Polek i Polaków. Niemniej groźne w ocenie sowieckich i polskich służb było to, co zrobił już na emigracji przymusowo wypchnięty, czyli chrześcijańska służba wyzwolenia narodów. To właśnie dlatego w latach 80. do jego ośrodka w niemieckim Karlsbergu skierowano agentów służby bezpieczeństwa. Ich celem była nie tylko inwigilacja, ale też dezintegracja patriotycznego i chrześcijańskiego środowiska emigrantów. Do dziś niewyjaśniona pozostaje nagła śmierć kapłana. Instytut Pamięci Narodowej w ostatnich tygodniach podjął po raz drugi śledztwo w tej sprawie. Co robi teraz agentka, która w Karlsbergu prowadziła przeciwko księdzu Franciszkowi tajne operacje, a no jest szefową stowarzyszenia Prohumanum, wspieranego przy Szczodrze przez władze Warszawy. I chce nauczać nas równości. Zobaczmy, w jakim towarzystwie. Oto Rafał Trzaskowski wsparł kwotą prawie 2 miliony fundacje, to Stowarzyszenie Prohumanum. W statucie Prohumanum i na ich stronach czytamy, kto jest tam. Otóż w Stowarzyszeniu Prohumanum jest pani Jolanta Lange obecnie, tak się nazywa pani Gontarczyk, tamta agentka, TW Panna. Obok niej Agnieszka Wołkłaniewska, członek Rady Nadzorczej Stowarzyszenia, która ma rozliczne aktywności, ciągle aktualne jej zaangażowanie w rosyjskim portalu Sputnik oraz Tygodnik Nie. Panie Piotrze, dziwi to pana? Taka koincydencja. Nie, dlatego że postać Jerzego Urbana jest tutaj bardzo mocno zakotwiczona i w pełni logiczna we współczesnym świecie. Mówimy tutaj o tych linkach pani Agnieszki Wołkłaniewskiej jako byłej dziennikarki Tygodnika Nie, redaktorki naczelnej gazety Trybuna, tego organu propagandowego SLD i przyjaciółki Jerzego Urbana. A pani Jolanta Lange po ściągnięciu jej męża w 1988 roku w sposób ekstraordynaryjny z niemieckiego Karlsbergu do PRL-u. Dwukrotnie spotkała się na takich dyskretnych spotkaniach z Jerzym Urbanem w celu przygotowania tej szopki propagandowej, której potem Polacy w telewizji, czytając Tygodnik Polityka, mogli zaobserwować. Głównymi bohaterami byli właśnie Andrzej i Jolanta Gontarczyk, Wellange oraz Jerzy Urban, który potem na tych słynnych konferencjach prasowych wtorkowych tą sprawę prowadził, ich obecności w Polsce. Rafał Trzaskowski, pytany przez dziennikarzy Telewizji Polskiej o
dotacje dla Stowarzyszenia Prohumanum, czy wiedział, komu daje pieniądze i tak dalej, nie odciął się, uznał jakoś, zbył to, że właściwie nie będzie prześwietlał, nie będzie inwigilował, nie będzie sprawdzał wszystkich. Czy to pana nie dziwi? No nie, znaczy tu, jakby to powiedzieć, środowisko Platformy Obywatelskiej, w dużej części partii politycznej, była zakładana przez byłych funkcjonariuszy Służb Bezpieczeństwa, a potem Urzędu Ochrony Państwa. Sam generał Gromosław Czempiński publicznie mówił o tym, że był współpomysłodawcą, współzałożycielem Platformy Obywatelskiej. Jeden z trzech założycieli, Andrzej Olechowski, był jego tajnym współpracownikiem i wieloletnim tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. Więc jakby powiedzieć, ta sympatia, czy też brak przeciwdziałania do tego, że w swoim najbliższym otoczeniu bądź w podmiotach, które się finansuje, we władzach zasiadają byli współpracownicy Służby Bezpieczeństwa tak niebezpieczni, jak w szczególności Jolanta Lange, nie może dziwić. Idee działania księdza Blachnickiego, szczególnie te, które już wypchnięty przymusowo na emigrację w latach 80. realizował w Carlsbergu. Prawda, krzyż, wyzwolenie. One nie mogły się podobać komunistom. Znaczy jest tak, mamy bardzo zadziwiający, niesamowity proces, ta klamra, która się zamyka, jeżeli chodzi o lata 80. ubiegłego wieku, działalność błogosławionego, już można powiedzieć, księdza Franciszka Blachnickiego i dzieła, które pozostawi, a które jest niszczone teraz przez tych samych ludzi po 30 latach działalności i powrotu ich do Polski. Otóż, jak to mam na rozumieć? Już to wytłumaczę. Otóż małżeństwo Gontarczyków, generalnie będąc przerzuceni, przeszkoleni do Carlsbergu w 1982 roku, a potem, kiedy przeniknęli do Carlsberga w postaci takiej, że prezesem chrześcijańskiej wspólnoty Wyzwolenie Narodów została pani Jolanta Gontarczyk-Wellange. Przejęli drukarnię Maksymilianum, inwigilowali bardzo głęboko to otoczenie dla Służby Bezpieczeństwa. Robili to na ich zlecenie i byli finansowani przez Służbę Bezpieczeństwa. Po co oni to robili? Oczywiście po to, żeby zniszczyć dzieło księdza Blachnickiego, te w wymiarze politycznym, i te też w wymiarze religijnym. Zaraz wytłumaczę dlaczego. Otóż wiadomo było, że dla Moskwy i dla PRL-u inicjatywy polityczno-organizacyjne, też związane z ruchem Światło i Życie przecież, które były podejmowane, organizowane w Carlsbergu przez Franciszka Blachnickiego, były bardzo niebezpieczne dla systemu, bo on adresował swoje działanie do narodów zniewolonych politycznie w ramach systemu sowieckiego. Mówiliśmy w ubiegłym tygodniu, że byli tam Słowacy, ale jeżeli są tutaj uczniowie księdza Franciszka Blachnickiego, to Franciszek Blachnicki jakby widział dwie strony tego samego medalu. Zniewolenie polityczne narodów, ale też zniewolenie człowieka, przez to tego człowieka. Wskazywał na alkoholizm, narkomanię, nieuporządkowany seks i aborcję. I co pani Lange, w czym uczestniczyła po przerzuceniu do Polski w latach 90. Natychmiast weszła w ruchy proaborcyjne, a następnie właśnie w te Stowarzyszenie Humanum, które zostało potem finansowane już nie przez SB, ale przez Miasto Stołeczne Warszawy, w te wszystkie, że tak powiem, inicjatywy związane z szeroko pojętym tęczowym ruchem LGBT. Czy to był wyjątek? O tym za chwileczkę, ale zapytaliśmy jeszcze o rolę księdza Franciszka Blachnickiego i jego wychowanka, Andrzeja Schneidera, który wypowiadał się tydzień temu w tej sprawie, historyk, obecnie szef katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Prosimy bardzo. Zachód bał się upadku systemu komunistycznego, ponieważ był przekonany, że może on nastąpić tylko wskutek potężnego konfliktu, być może nawet nuklearnego. Natomiast ksiądz Franciszek Blachnicki powiedział, że upadek systemu komunistycznego jest nieunikniony i dokona się w sposób pokojowy, a zagrożenie konfliktem nuklearnym, zagrożenie konfliktem pomiędzy ówczesnymi supermocarstwami, właśnie upadek Imperium Sowieckiego usunie w sposób skuteczny. I mówił to w połowie lat 80. Wprost jeszcze zanim powiedział to Ronald Reagan, pokazując na Związek Sowiecki jako owo imperium zła. To był prorok, to był ktoś, kto widział znacznie dalej, planował znacznie dalej. Komuniści postrzegali go jako polityka, niebezpiecznego przeciwnika. On nie traktował komunistów jak wrogów.
nie pogardzał tymi ludźmi. Patrzył o wiele dalej. Dla niego celem było nie tylko wyzwolenie narodów Europy Środkowo-Wschodniej w tym wymiarze politycznym. On już w latach 80. charakteryzował cywilizację zachodnią jako zagrożoną potężnym zepsuciem i przestrzegał, czego jeszcze wtedy nie do końca chcieliśmy zrozumieć, przed wszystkimi negatywnymi zjawiskami, które on już w Europie Zachodniej widział. Zanim wrócimy do tego, co pan już zapowiedział o tej dziwnej transformacji Gontarczyk-Lange w ten nowy obszar działalności, który zresztą antycypuje tutaj też już historyk Andrzej Schneider, charakteryzując sylwetkę księdza Blachnickiego. Powiedzmy jeszcze, przecież ksiądz Blachnicki nie był jedynym kapłanem, który przeszkadzał w latach PRL-u. No, jest tak, że można powiedzieć, istnieje pewien pogląd wśród historyków czy wśród osób, które się zajmują działalnością aparatu bezpieczeństwa w skali całego bloku wschodniego, że eliminacja fizyczna co pewnych kapłanów, począwszy chociażby od księdza Jerzego Popiełuszki przez księdza Franciszka Blachnickiego, a potem w 1989 roku mieliśmy trzy morderstwa. Ksiądz Suchowolec, Niedzielak i to może Zych. Zobaczmy następującą grafikę i poproszę później o komentarz. Kapłani, którzy zginęli w niewyjaśnionych okolicznościach w latach 80. Kompletnie nieznana postać księdza Leona Błaszczaka. Data śmierci 27 grudnia, tuż po Bożym Narodzeniu 82, czyli środek stanu wojennego. Cielętniki pod Częstochową, sprawców nie wykryto. Ksiądz Honoriusz Kowalczyk, OP, tajemniczy wypadek samochodu. Wiemy, że Ubecja korzystała z tego, że można samochód przygotować do jazdy specjalnie. Panie Piotrze. Nie, no oczywiście, jeżeli chodzi o takie sposoby mordowania ludzi poprzez aranżowanie wypadków, no to zespół D czy sekcja D, potem wydział czwarty Departamentu IV byli w tym specjalistami. Oni truli pilgrzymów w latach 70. i oblewali kwasami, czy truli w ogóle księży, a także aranżowali wypadki. Także to że służby bezpieczeństwa, tak powiem, zakres i wachlarz sposobów uśmiercania swoich przeciwników politycznych, w tym księży, którzy byli najważniejsi z definicji, byli przeciwnikami politycznymi tego systemu, był rzeczywiście profesjonalny i bardzo szeroki. Tak się składa, że wszyscy do tej pory wymienieni mieli taką charakterystykę, to znaczy bardzo mocno angażowali się w ruch powstający ruch Solidarność, bardzo mocno z ambon mówili tak, tak, nie, tak, nie. I wrócę do tego, co... Ale jeszcze to ksiądz Jerzy Popiełuszko, to jest 84 rok. Jego tak. Poprzedzały te dwie śmierci, ksiądz Błaszczak i ksiądz i ojciec dominikanin z Poznania, Honoriusz Kowalczyk. Prosimy bardzo, dalej. Kapłani, którzy zginęli w niewyjaśnionych okolicznościach w latach 80. Ksiądz Stanisław Palimonka, 85 rok w Klimontowie, to jest ziemia świętokrzyska, oficjalna przyczyna zgonu, potrącenie przez samochód. Dalej, sprawców nie wykryto. Ksiądz Stefan Niedzielak, data śmierci 21 stycznia 89 roku. Za chwilę rozpoczną się obrady Okrągłego Stołu. W lutym trwają już bardzo mocne przygotowania. W marcu rozpoczynają się obrady Okrągłego Stołu. 30 stycznia, czyli prawie tydzień później po księdzu Niedzielaku, ginie ksiądz Stanisław Suchowolec. O księdzu Stanisławie Suchowolcu trzeba chyba powiedzieć coś więcej. To był chyba uczeń księdza Jerzego Popiełuszki. Ksiądz Popiełuszko mówił, gdy mnie zabraknie, Stasio przejmie po mnie tą misję. Tak? Też w Suchowoli, Suchowolec, z miejsca urodzenia księdza Jerzego. Sprawców nie wykryto, mimo że już w czasie RP ponowiono śledztwo, ale śledztwo nie przyniosło żadnych rezultatów. To jest 89 rok i uwaga... Jedna z najbardziej ponurych i tajemniczych historii, ksiądz Sylwester Zych. Gościliśmy w studio kilka lat temu jego siostrę, która jest przekonana o tym, że jej brat nigdy nie pił alkoholu i w życiu by nie mógł, to jest nie, zupełnie coś nieprawdopodobnego, co podano w oficjalnej przyczynie zgonu, zatrucie alkoholowe. Eksperci mówią, że miał wstrzykiwany czy wlewany alkohol do organizmu, żeby we krwi cokolwiek się pojawiło, to też te nieskuteczne były próby takiego legendowania śmierci księdza Sylwestra Zycha, niestrudzonego apostoła Solidarności i apostoła prawdy.
On ginie już po wyborach czerwcowych. O czym to świadczy? To dokończę swojego zdania. Otóż jest to pewien ciąg tak zwanych przypadków eliminacji tych kapłanów polskich, którzy byli ponad, że tak powiem, standard, ponad średnią. W jaki sposób się wybijali poprzez charyzmę, poprzez skupianie wokół siebie osób, jakiegoś części, nie wiem, środowisk społeczeństwa robotniczych i przede wszystkim oddziałujących bardzo mocno na społeczeństwo polskie, czy to przez ambony, przez swoją działalność. Tu jakby ksiądz Blachnicki jeszcze jest ponad półkę, dwie wyżej z względu na jego profetyzm, a także działalność międzynarodową w chrześcijańskiej służbie narodu wyzwolenia. I tu dochodzimy do Moskwy i roli KGB, która mogło według pewnych poglądów koordynować te zabójstwa po to, żeby usunąć przeszkody tych liderów naturalnych, tych pasterzy, przed zakładaną transformacją ustrojową. Byliby to naturalni oponenci tej formy, niesprawiedliwej formy transformacji. Nie tylko wobec obozu politycznego ówczesnego, który tą transformację ustrojoną przy okazji Okrągłego Stołu przeprowadził, wcześniej zaproponował, ale także wobec części hierarchii Kościoła katolickiego, która niestety przyklepała ten układ i te porozumienie. A jeszcze jest jeden bardzo taki ciekawy pogląd mówiący o tym, proszę sobie wyobrazić obecny Kościół katolicki, czy też Kościół katolicki na przełomie milenium, kiedy ksiądz Blachnicki byłby biskupem, purpuratem, a może ksiądz Jerzy Popiełuszko, a może właśnie Suchowolec, Niedzielak, gdyby to była część episkopatu. Jakby ten Kościół wyglądał? I to jest ten drugi pogląd mówiący o tym, że Rosjanie zakładali pewną erozję Kościoła katolickiego i też jakby wydłubali poprzez eliminację fizyczną lub marginalizację, którzy mogliby tą erozję opóźnić albo wręcz zatrzymać i odnowić ten Kościół. No jest to ciekawy pogląd, muszę powiedzieć. Niestety w Instytucie Pamięci Narodowej historycy nie patrzą na te dzieje i na badania i na dokumenty, które mają w dyspozycji z tej perspektywy. Także mam nadzieję, że najbliższe lata poprzez jakieś odnowienie w ogóle jakby obecności księdza Blachnickiego, jego dziedzictwa, jego myśli, profetyzmu, to nastąpi. Powiedzmy jeszcze, przypomnijmy, choć w tamtym programie mówiliśmy tydzień temu o kardynalnych błędach i zaniedbaniach, jakie zostały popełnione w śledztwie. Przypomnijmy to jeszcze. A podstawowe błędy, które zostały wykonane, to jest nieprzeprowadzenie ekshumacji pod kątem badań pozostałości trucizn, które ewentualnie ksiądz Blachnicki został zgładzony. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, nieprzeprowadzenie żadnej czynności procesowej z ówcześnie żyjącymi wszystkimi oficerami Służby Bezpieczeństwa, którzy brali bezpośrednio udział w operacji JOND, czyli przeszkolenia, przerzucenia, inwigilacji, prześladowań księdza Blachnickiego i prawdopodobnie udziału w zabójstwie kapłana. No i trzeci element to szeroko pojęte, że tak powiem, spektrum związane z zgromadzeniem wszystkich dostępnych dokumentów i tych, którzy były dostępne dla ówczesnego prokuratora Ewy Koi prowadzącej to śledztwo, czyli na przykład sprawa obiektowa Baksis, ale także te, które pozostają w Instytucie Gałka, a także te, które pozostają w archiwum wyodrębnionym Służby Kontrwywiadu Niemiec Zachodnich, a także te, które mogą też być pozostawione w archiwum wyodrębnionym BND, czyli zachodnio-niemieckiego wywiadu. Czyli to są zadania dla obecnego śledztwa. Miejmy nadzieję, będziemy się przyglądali temu pilnie, że razem... Ale jest jeszcze jeden wątek taki, który prokurator według mojego przekonania powinien się zająć. To jest odpowiedź na pytanie, czy Jolanta Gontarczyk-Wellange kontynuowała współpracę już ze służbami specjalnymi III Rzeczpospolitej. Bo jeżeli tak, to możemy mówić o parasolu ochronnym dla niej w roku Anno Domini 2005-2006, gdzie doprowadzono z jakichś powodów, nie znamy motywów i przyczyn, do takiej fuszerki, jakim to śledztwo się w sprawie zgładzenia księdza Blachnickiego okazało. Panie Piotrze, to jest bardzo mocna teza, ona bardzo mocno obciąża... To jest pytanie, na które uważam, powinien odpowiedzieć prokurator. Dlaczego? Dwaj oficerowie prowadzący Jolantę Lange, wcześniej Gontarczyka, a także jej męża Andrzeja Gontarczyka, czyli pułkownik, czy też oficerowie Wandelar Mędzelewski oraz Robert Grochal z Wydziału 11 Departamentu I, stali się funkcjonariuszami zarządu wywiadu Urzędu Ochrony Państwa. Wicedyrektor Departamentu I SB, który nadzorował i wiedział o wszystkich poczynianiach małżeństwa Gontarczyków na terenie RFN, Bronisław Zych,
w Urzędzie Ochrony Państwa pełni funkcję naczelnika Wydziału 19 Antyterrorystycznego. Czyli przechodzi w, nową rzeczywistość? Że istnieje duże prawdopodobieństwo, że aktywa operacyjne nie tylko Wydziału 11 i Departamentu I ogólnie przeszły jako aktywa operacyjne Zarządu Wywiadu, ale też w tym konkretnie wypadku tak mogło być. I uważam, że dla uczciwości procesowej prokurator powinien odpowiedzieć na pytanie, czy taka kontynuacja nastąpiła, w jakim celu zabezpieczyć taką dokumentację. No i pytanie, czy w tej dokumentacji są jakieś odpryskowe informacje na temat roli ewentualnie jakby tych współpracowników już nowych służb w jakiś sposób w zabójstwie, czy też w okolicznościach śmierci księdza Blachnickiego. To ciągle przed nami te pytania, bardzo mocno postawione tu w studio. Niech one dźwięczą w uszach prokuratorom, którzy zajmować się będą sprawą zabójstwa księdza Blachnickiego. Natomiast to, co na pewno wiemy i to, co jest jawne, to możemy mówić o obecnym zaangażowaniu, o tym przedziwnej transformacji agentki Gontarczyk w osobę Lange, byłej agentki służb komunistycznych, w promotorkę nowej ideologii. To przedziwne połączenie tych dwóch epok w jednej osobie. Czy działalność jest taka sama? Przecież to, że przechodzi Jolanta Gontarczyk płynnie z komunizmu w ten nowy sekskomunizm, nie jest czymś chyba dziwnym. Pani obserwuje ten ruch na świecie, teoretycznie bada i założycieli. Jak to wygląda? Rzeczywiście, proszę państwa, jest tak, że ta stara lewica, stary marksizm dosyć płynnie przeobraził się w nowy marksizm, nową lewicę. I to odbyło się na cztery, powiedziałabym, z grubsza cztery sposoby. Znaczy, po pierwsze, wiemy, że założycielem, oficjalnym założycielem ruchu LGBT w Stanach Zjednoczonych, czyli w tej kolebce, tak, ruchu LGBT i neomarksizmu, Harry Hay był członkiem amerykańskiej partii komunistycznej. Założył organizację, pierwszą organizację LGBT w Stanach Zjednoczonych, ona się nazywała Mattachine Society. A później z tej organizacji wyłoniły się kolejne, znacznie bardziej radykalne, które miały wśród swoich postulatów nie tylko wyzwolenie seksualne, ale również, uwaga, obalenie kapitalizmu. Obalenie kapitalizmu. Drugi sposób, drugie podłączenie, to jest to, jak zachowały się już istniejące partie komunistyczne na całym świecie. One bardzo szybko zwąchały, że oto wyłania się coś, na co one od dawna czekają. Jak państwo się zanurzycie w jakiekolwiek prace marksizmu czy neomarksizmu, to tam wybijają się dwie rzeczy. Marksiści czekają na, po pierwsze, na rewolucyjny moment i rewolucyjną siłę. I oto okazało się, że pojawia się rewolucyjna siła i rewolucyjny moment, ponieważ... Którą są? Którą są mniejszości seksualne. A to rewolucyjny moment to są zamieszki studenckie. Początkowo oczywiście to jest ruch antywojenny przeciwko wojnie w Wietnamie. Więc mamy drugi sposób. Trzeci sposób to jest neomarksizm, tak? Klasyczny neomarksizm wymyślony w gabinetach uniwersytetów przez osoby z tytułami naukowymi. To jest oczywiście szkoła frankfurcka. I tam, proszę państwa, wymyślono takie narzędzia, które dzisiaj bardzo dobrze znamy, czyli tolerancję represywną, marsz przez instytucje. Tolerancja represywna polega na tym, że skoro byliśmy uciskani jako mniejszości, dzisiaj nie mamy obowiązku tolerować kogokolwiek, nasze musi być na wierzchu, powinniśmy to narzucić komuś siłą. Tak? Mniej więcej. Wszystkim, to znaczy większości. Mniej więcej. Ważne jest to, że neomarksizm od początku, ja tak słucham w ogóle z coraz większym przerażeniem słuchałam pana Piotra, ale proszę państwa, nam się to sprzedaje jako pewną sferę wolności, tak? Gdzie oto ludzie nagle chcą prawda, dojść do pewnego poziomu lepszej pozycji w społeczeństwie, tak? Są wyzwalani. Natomiast w tych pracach marksistów i neomarksistów widać, że ich przedmiotem głównym zainteresowania jest to, co się dzieje w naszych głowach. Tak? Jest kształtowanie nowego typu obywatela, nowego społeczeństwa. Jak najłatwiej to zrobić? Poprzez wychowywanie nowego pokolenia, tak? Czyli edukacja. I Herbert Marcuse mówił wprost, że uniwersytety to mają być kuźnie kontrkadr dla kontrinstytucji. Tak? To może zobaczmy, jak, bo tym, co łączy obie te rzeczywistości,
która, no, jak się okazuje, jest rzeczywistością płynną, przechodzącą jedną w drugą, chociażby przez biografię Jerzego Urbana czy pani Lange, jest przede wszystkim wściekła nienawiść do Kościoła. Zobaczmy tą wściekle antykatolicką furię na ulicach naszych miast. Jeżeli tak, no to przypomnijmy sobie, przecież widzieliśmy tęczowe aureole, widzieliśmy szyderę z symboli religijnych. Jakoś się okazuje, że ci, którzy głoszą tolerancję, o tej tolerancji dla katolików i dla chrześcijan nie chcą słyszeć, a nawet właśnie, być może to jest w praktyce ta tolerancja represywna, tak? Znaczy, wprost, proszę Państwa, wprost Herbert Marcuse mówi o tym i te partie też komunistyczne, o których wspomniałam, że celem jest obalenie tradycyjnego porządku, jest obalenie tradycyjnej rodziny, jest obalenie tradycyjnej moralności. Oto ta wolność popędów nas wyzwoli, tak? Wrócimy, co prawda, do barbarzyńskiej moralności, ale to nic nie szkodzi. Mnie zawsze dziwi też taka niekonsekwencja, bo oni są dobrze świadomi, że tu coś nie gra, tak? Że oto się wkrada jakiś chaos, ale sami siebie usprawiedliwiają, że to nic nie szkodzi, to będzie nic takiego, tak? My sobie z tym poradzimy. To jest oczywiście utopia. To jest utopia. I ja tutaj chcę jakby z tego miejsca też powiedzieć, że naprawdę ani ja, ani inne osoby z organizacji prorodzinnych nie są zainteresowane prywatnym życiem osób z mniejszości seksualnych. Naprawdę nas to mało obchodzi. Natomiast jest problem tego rodzaju, że te grupy, które są często narzędziem, bo też nie chcę generalizować, bo często poszczególne osoby nawet nie mają nic wspólnego, tak, z tym ruchem, no, marksistowskim ruchem Nowej Lewicy, ale te grupy są narzędziem. Są narzędziem właściwie pewnej kolonizacji ideologicznej. Musimy być tego świadomi. Wymyślono, żeby tutaj też Państwu podać może trochę przykładów, oprócz tej tolerancji represywnej, czy marszu przez instytucje. Mówi się o etapowaniu, czyli rozłożeniu tej inwazji. Widzimy w instytucjach europejskich, w tych ponadnarodowych organizacjach ONZ, WHO. To są instytucje, które zostały przejęte. Zostały przejęte od wewnątrz. Tak? Marsz przez instytucje wymyślił Rudi Duczke, chociaż on tak, ma to swoją genezę jeszcze wcześniej. Może zatrzymajmy się. To mamy parodię mszy świętej podczas ostatniej parady w tak zwanej równości. Szyderstwo dla nas, dla katolików, świętej rzeczy, jaką jest Eucharystia, no, na pewno rodzi ból w wielu Polakach. I ktoś, kto przyznaje się, że jest katolickim politykiem o umiarkowanych poglądach, otwierał tę paradę. Przypomnijmy ten moment. No, prosimy bardzo. Jak wyglądał początek parady równości, która obfitowała takimi rzeczami. Okej, jedziemy dalej. W takim razie swoistym laboratorium tych eksperymentów jest Hiszpania. I to jest teraz czas dla pani Małgorzaty. Interesowało nas to, co dzieje się tam w tym kraju, po pani szczególnie artykułach, które są poruszające. Dzisiejszej nocy udało się pani rozmawiać z José Javierem Esparza. Kim jest José? Trzeba przyznać, że to jest intelektualista wielkiej klasy, pisarz, autor ponad 20 książek, między innymi o czerwonym terrorze w Hiszpanii w czasie wojny domowej. No cóż, dziennikarz z ogromnym doświadczeniem, ale z powodu swoich niepoprawnie politycznych poglądów skazany jest na media bardzo niszowe i między innymi jest twarzą telewizji El Toro TV. I właśnie wczoraj łączyliśmy się, żeby porozmawiać na różne tematy. Tak? Interesowało nas chociażby to, co dzisiaj jest ogromną traumą dla Hiszpanów. Tam na koronawirusa zmarło ponad 40 tysięcy ludzi. 45 tysięcy, chociaż rząd cały czas neguje. I w parlamencie już wiadomo, że mówi się o 45 tysiącach, ale w oficjalnych statystykach ciągle zaniża. Ciągle zapomina uwzględnić 15-17 tysięcy osób zmarłych w rezydencjach domów starców. Także nie otrzymujemy pełnej informacji. Rząd hiszpański jest ciągle ganiony przez oficjalne różne ośrodki, że podaje fałszywe dane. Także oficjalnie na chwilę obecną 45 tysięcy. Pani go zapytała dzisiaj w nocy, tak, czy ofiar mogło być mniej. Posłuchajmy, co powiedział. Zaraz
Oczywiście, że mogło być mniej ofiar. Fundamentalne powody były trzy. Po pierwsze, rząd zareagował zbyt późno, a bliski przykład Włoch pokazywał, że trzeba reagować natychmiast. Po drugie, decentralizacja władzy, czyli system zarządzania rozdzielony pomiędzy poszczególne władze wspólnot autonomicznych, okazał się bardzo skomplikowany. I trzecie, zawiódł podstawowy system opieki w szpitalach. No właśnie. Jaki wpływ na dynamikę zakażeń i przebieg epidemii miały słynne wielotysięczne manifestacje feministyczne w dniu 8 marca? Tak propagowane i wspierane przez rząd, które przebiegały pod hasłem "Patriarchat zabija więcej niż koronawirus". Miały kluczową rolę, bo to właśnie z ich powodu rząd spóźnił się tak bardzo z podjęciem najważniejszych decyzji. Potrzebował tych manifestacji jako potwierdzenia wielotysięcznego poparcia dla swoich ostatnich ideologicznych zarządzeń w dziedzinie równościowych praw i innych topowych haseł ideologii gender. Już 3 dni wcześniej, przed 8 marca, pojawiły się głosy w niektórych regionach jak Madryt czy kraj Basków, które prosiło o reakcję, to znaczy zamknięcie ośrodków pomocy dla seniorów. Zamknięcie szkół, ale rząd nie chciał tego zrobić, bo musiał celebrować tę manifestację i wyprowadzić ludzi na ulicę. Dlatego też dzień później, 9 marca, nagle znalazł się w obliczu katastrofy, a w kilka dni później widać było prawdziwą eksplozję zakażeń. A więc ten ideologiczny upór rządu miał absolutnie kluczowe znaczenie w rozpropagowaniu wirusa. Czy manifestacja 8 marca to był jedyny przykład tak niebezpiecznego fanatyzmu ideologicznego ze strony socjalistyczno-komunistycznego rządu Hiszpanii? Niestety nie, choć można powiedzieć, że ten przykład był najbardziej brutalny. Przecież miesiące wcześniej wykazał już absolutne szaleństwo radykalnej ideologizacji. Ale niestety, jeszcze gorsze, że wykorzystał sytuację pandemii dla swoich politycznych celów. Kontroli nauczania, kontroli sił zbrojnych, kontroli informacji i obiegu, no i oczywiście poddania obywateli absolutnej kontroli. Mało tego, przeorientowanie systemu ekonomicznego, aby był zgodny z ich pryncypiami, a nawet wykorzystywał pandemię do nasilenia napływu imigrantów. Czyli wykorzystywał ją w wielu innych aspektach, zgodnych ze swoimi fiksacjami ideologicznymi. Ale uwaga, o wprowadzeniu takich posunięć ideologicznych nie było mowy w kampanii wyborczej. To wszystko brzmi dosyć groźnie, ale to, co pani opisywała w tygodniku Do Rzeczy, w artykułach dotyczących edukacji. Na czym to polega? Jest jakaś pani minister dziwna, która szaleje w tej kwestii. Pani ministra Isabel Sela, która... Ministra. Ministra, tak, bo tak trzeba przyjąć, tak trzeba mówić. Tam panuje jednak nowomowa i trzeba się przyzwyczaić tam do innego języka też. Premier używa nowomowy i innych końcówek też dla kobiet i dla mężczyzn zawsze. Więc pani ministra edukacji Isabel Sela zapowiedziała już w styczniu rodzicom, że w żaden sposób, cytuję, w żaden sposób nie możemy już mówić, że dzieci należą do rodziców. No, to wywołało troszkę szokową reakcję jednak publiczności na konferencji prasowej, ale obok niej była ministra równości Irene Montero, która uzupełniła, że po prostu dzieci homofobicznych rodziców także muszą mieć dostęp do normalnej edukacji seksualnej i to nie może stać na drodze, prawda, homofobia ich rodziców. Także... jak gdyby przeszkodą na drodze już tego walca zupełnej ideologizacji okazała się pandemia, bo też po to byłam w Madrycie, żeby przeprowadzić wywiad w kongresie z deputowaną na temat planowanej eutanazji. No jak wiemy, pandemia zebrała ogromne żniwo wśród starszych osób, także, ale projekt tej ustawy o eutanazji wcale nie schodzi. Także no, Hiszpania jest tym polem niebywałym eksperymentu. I no cóż, trzeba przyznać, że... Ale posłuchajmy, co na temat wychowania mówił właśnie Jose. Niebezpieczeństwo istnieje i tu bez żadnej wątpliwości. To znaczy, prawo rodziców do wyboru formacji moralnej jest zapisane w Konstytucji. Ale rząd wszystkimi dostępnymi sposobami próbuje wyłamać się z tego, narzucając instytucjonalnie swoją wizję ideologiczną i dlatego właśnie zaprezentował propozycję prawa oświatowego, które zmierza w kierunku zawierającego wyeliminowanie prawa wyboru niektórych placówek oświatowych i także prawa powołania takiego ośrodka. To nie jest jeszcze państwo totalitarne moim zdaniem, ale owszem, zaczyna coraz bardziej przypominać Wenezuelę z projektu boliwariańskiego. Z punktu widzenia wolności i swobód obywatelskich to wszystko zaczyna być przerażające.
A jednak proszę powiedzieć, jak mogło dojść do tego, że Hiszpania do niedawna tak katolicka przekształca się w laboratorium eksperymentu społecznego i staje się tak radykalnie laicka, że teraz wydaje się raczej ojczyzną wyśnioną przez lewicowych i genderowych ideologów. To jest po prostu klasyczny proces podboju kulturowego. Zaczynasz od wpływania na serce i sposób myślenia ludzi, a kończysz zdobywając władzę. Zawładnij uczuciami, a wtedy władza sama wpada w ręce. To wszystko odbyło się, jak zaplanował komunista włoski Gramsci, który jest patronem tego marszu przez instytucję. To stało się również z powodu braku frontalnego sprzeciwu. Niestety, niezależnie od opcji środowiska konserwatywne, liberalne, po prostu zrezygnowały z walki, poddały się, zaniechały swojej misji oferowania społeczeństwu innej alternatywy ideowej. Te środowiska wolały poprzestać na sprawnym zarządzaniu ekonomią. Odstąpiły lewicy, uniwersytety, media, oświatę, kulturę, kino i fatalne tego skutki pojawiły się od razu. Żyjemy w świecie totalnie zindoktrynowanym od 4 dekad, gdzie za naturalne uchodzi to, co bynajmniej nie jest naturalne. To też, pani Małgorzato, w naszych rozmowach i w tym, co pani pisze, zdumiewa to milczenie Kościoła hiszpańskiego. No tak, o tym mówi się dość mało, ale to zastraszenie przyszło tak, jak tutaj wspomniał Don José Javier, to już 4 dekady, prawda? I tak jak on powiedział, że na razie nie mamy do czynienia, może nie można tego expressis verbis nazwać państwem totalitarnym, ale inni moi rozmówcy, bo przecież przeprowadzam wywiady dla Do Rzeczy od 2 lat, mówią, że to jest taka doskonała dyktatura w białych rękawiczkach, więc z powodu... ponieważ ma aparat władzy, ma, tak jak mówił José Javier, dysponuje większością mediów, po prostu ma swoje sposoby nacisku, ale też zapisane prawem artykuły o na przykład przestępstwie nienawiści z powodu homofobii, LGBT-fobii i transfobii. Także Hiszpanie żyją w rzeczywistości, w którym żłobek betlejemski obraża uczucia Hiszpanów, Dzień Matki obraża uczucia kobiet, Dzień Ojca obraża uczucia, ale profanacje, których jest o wiele więcej w Hiszpanii, prawda, karnawały, gdzie widzieliśmy drag queen przebraną za Chrystusa i no szereg innych takich już dosyć agresywnych ataków i na biskupów, no te nie obrażają, prawda, uczuć, więc no ta ekspresja wypowiedzi, wolność wypowiedzi jest zarezerwowana tylko dla pewnych grup, dla kolektywu. Czyli bardzo wojna domowa w Hiszpanii, pani zdaniem? Bo to, co pani opowiada, jawi się jakby 36 rok. To znaczy, sporo takich głosów z niepokojem rzeczywiście, tak? Ponieważ... Republikanie wygrali jednak, mimo przegrania. Dobrze, ale mnie bardziej by interesowało, czy tego rodzaju mechanizmy są widoczne już w Polsce. No przecież sam pan dzwonił do nas z informacją, że w szkole pana syna, w momencie, kiedy pojawia się tęczowy piątek, niewielka grupa rodziców zdaje sobie sprawę, o co chodzi. Wszyscy mówią, to nic znakiego. Większość mówi, a dajcie sobie. No tak, ale to, bo mamy do czynienia z Warszawą. Tak, Warszawa może nie w całości, ale jeżeli chodzi o oświatę, o licea, dawniej w gimnazja, te wartości tęczowe, że się przenika, tak? I to problem polegał na, nie tylko na tym, że jakby, że tak powiem, próbowano deprawować naszych synów, nasze dzieci, ale jakby kadra pedagogiczna, tak, w tajemnicy przed rodzicami, pewnym zabiegiem spowodowało wejście, czy też chciała zapewnić wejście deprawatorów do szkoły, do liceum. To na tym to polegało, nie wiem, czy pan redaktor pamięta, tak? Czyli jakby już mamy pewną warstwę pedagogiczną, włącznie z dyrektorami, dyrektorkami, chyba poprawnie będzie powiedzieć, która na to się godzi, chłonie tą całą ideologię i całe te mechanizmy wpływania na tych. Ale to wynika tylko dlatego, że ratusz jest, jaki jest. Mamy no nie takiego tylko. Prezydenta, przepraszam, jakiego mamy. No, z ostatnich dni pani zwróciła uwagę, mówię do pani Agnieszki Marianowicz, na komunikat Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Bioetyki. Co czytamy w tym komunikacie? Stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN z 19 czerwca. Apel w sprawie zwalczania mowy nienawiści i pogardy wobec
osób identyfikujących się jako osoby homoseksualne i oni tam piszą, to są naukowcy, ludzie z tytułami naukowymi, siostra Chyrowicz, bardzo wielu znamienitych profesorów, Polska Akademia Nauk. Piszą, bardzo prosimy ten materiał. Orientacja seksualna nie jest produktem ideologicznej indoktrynacji ani kwestią mody lub swobodnego wyboru. Nie można jej komuś zaszczepić w procesie wychowania czy edukacji. Orientacja seksualna człowieka jest wrodzona i determinowana przez czynniki biologiczne, genetyczne, hormonalne, psychologiczne i społeczne. Piszą wybitni naukowcy. Pani Agnieszko, jak pani to skomentuje? Proszę państwa, to jest nieprawda. To jest niezgodne ze stanem badań naukowych. Ja zapraszam na naszą stronę onaion.org.pl. W zakładce infografiki znajdziecie państwo jedną z infografii, która pokazuje dane naukowe. Ale co jest ważne? Dlaczego to oświadczenie jest ciekawe? Ponieważ jest to jedno z narzędzi, tak? Miękkie prawo, od miękkiego prawa przechodzimy potem do twardego prawa, już takiego, które jest obwarowane sankcjami. Mnie zastanawia, dlaczego to gremium z równą determinacją nie staje w obronie na przykład praw rodziców, nie staje w obronie praw dzieci. Czyli jest to oświadczenie... Włącza się w kampanię wyborczą, bo to oświadczenie pojawiło się po opublikowaniu przez Andrzeja Dudę karty rodziny. Znaczy, ja chcę państwu jedną bardzo ważną rzecz powiedzieć. Ja z przerażeniem słuchałam tego, jak w mediach w trakcie kampanii wyborczej mówi się, że tematy rewolucji seksualnej to są tematy zastępcze. Ja państwu podam kilka liczb. W Japonii orzeczona kara za to, że zdaje się panu, który się identyfikował jako kobieta, nie udostępniono toalety dla kobiet, wyniosła 1,3 miliony jenów. Miasto Nowy Jork uchwaliło prawo, wedle którego jeśli ktoś nie używa określonych zaimków płciowych, może zostać nałożona na niego kara 250 tysięcy dolarów. W Hiszpanii, z tego co wiem, kara za mowę nienawiści, proszę mi skorygować, jeśli mówię nie tak, wynosi 130 czy 125 tysięcy euro. I plus kara do 4 lat pozbawienia wolności, jakkolwiek rzadko się ją egzekwuje, ale to prawda. 30 tysięcy euro kara za w Niemczech za propagowanie terapii, tak? Każdy ma prawo wybrać ją, a niestety w Niemczech to już nie jest możliwe. A nie w Hiszpanii. Chcę państwu powiedzieć, że aktualnie w 11 krajach w Europie edukacja seksualna w tym modelu takim permisywnym, gdzie się stawia na pewną nieograniczoność, utopijną nieograniczoność bez skutków. Tak? Zachęca się i stymuluje. Tak dalej. Jest już obowiązkowa w 11 krajach. W 18 krajach jest według modelu WHO. Panie Agnieszko, mówiliśmy o tym wielokrotnie. Tak, a teraz wróćmy jeszcze do naszego gościa z Madrytu, dzisiejszej nocnej rozmowy pani Małgorzaty. Zapytała go pani, bo ja zwracam uwagę na takie podobieństwa. Polska i Hiszpania, choć leżą na dwóch przeciwległych krańcach Unii Europejskiej, to jednak są dosyć podobne do siebie, tak? I jeśli o potencjał ludności i tą swoją kiedyś katolickość, na czym polegają te podobieństwa, różnice i jakie zagrożenia płyną dla nas z doświadczeń hiszpańskich, zapytaliśmy José Javiera. Realmente sí, porque ahora mismo en Polonia están empezando a transitar el mismo camino. Oczywiście, ponieważ właśnie teraz Polska podąża tą samą drogą, którą szła Hiszpania. To był moment pełnej integracji z instytucjami unijnymi i adoptowania tego modelu, nazwijmy go, kosmopolitycznego z ponadnarodowym rynkiem i ekonomią, co wydawało się kresem oczekiwań i najlepszym horyzontem, do którego należy bezwzględnie dążyć. I w tamtym właśnie momencie Hiszpania dobrowolnie wyrzekła się wielu rzeczy. Wyrzekła się wielu dóbr i w podobnej sytuacji znajduje się teraz Polska. I Polonia jest w una situación hoy en día, me da mi la impresión muy semejante. En este momento el problema es que ese mundo. Zobaczymy, że ten świat zachodnioeuropejski, w którym Hiszpania i Polska były od zawsze, przekształcił się w coś, czym nigdy nie był, czyli w jakąś magmę ponadnarodową, kosmopolityczną, bez tożsamości narodowej, która żywi się nowymi ideologiami, nie mającymi nic wspólnego z naszym pojmowaniem wolności, wspólnoty, tradycji. Idealnym przykładem jest tu ideologia LGBT. Tak więc z mojego punktu widzenia rozpoczęła się bitwa tak dla Polaków, jak i Hiszpanów czy Włochów, Francuzów, dla każdego obywatela. To jest bitwa o trwanie w świadomości naszej tożsamości narodowej, naszej odrębności, bo tylko z tej pozycji możemy obronić nasze demokracje.
Alternatywą jest wyrzec się naszych wolności i swobody na rzecz niewidzialnej, ponadnarodowej władzy bez twarzy, która pozostaje zupełnie poza naszą kontrolą. Czasem nawet ta władza kolonizuje instytucje, tak jak to ma miejsce w przypadku Komisji Europejskiej, Międzynarodowego Funduszu Walutowego albo innych struktur, a wszystko po to, by podejmować decyzje w interesie własnym, w swoim imieniu, a nie w imieniu obywateli. W tym momencie walka idzie o to, aby zachować własną suwerenność, odrębność kulturową, moc podejmowania decyzji, bo bez demos nie ma demokracji, a bez demokracji nie ma wolności. Naród zbiorowości, która nie rozpoznaje siebie, swojej odrębności, przekazuje władzę nad sobą niewidzialnej władzy, traci możliwość podejmowania decyzji. To jest wyzwanie, jakie stoi przed wszystkimi Europejczykami. Combate que tenemos en este instante absolutamente todos los europeos. No to mocne przesłanie pani przyjaciela z przysłaniem, jakim zostawiamy naszych widzów. Znaczy, za dużo rozmów przeprowadziłam, abym mogła zlekceważyć prośbę Hiszpanów, bo ja dużo opowiadam o tej Hiszpanii czerwonej, ideologicznej, pod władzą rządu socjalkomunista, ale jest ta Hiszpania, która do tej pory nie miała reprezentacji, Hiszpania konserwatywna, chrześcijańska, i oni mieliby po prostu jeden komunikat dla Polski. Uczcie się na naszych błędach, nie idźcie tą samą drogą, nie pozwólcie się w ten sposób otumanić i oszukać, ponieważ ci, którzy mają się za ofiary, staną się waszymi tyranami. Tej miękkiej tyranii mamy już przykłady. Kilka dni temu pobito wolontariusza Fundacji Pro Prawo do Życia. Wczoraj zablokowano film na YouTubie wyprodukowany przez Polonia Krystiana, PCH24. Fragmenty tego filmu widzieliśmy tutaj. Naukowców, którzy nie mieszczą się w tych rygorach politycznej poprawności, wyrzuca się lub eliminuje się z uczelni. W przyszłym tygodniu, dokładnie za tydzień, będziemy rozmawiali właśnie z panią o historii pani Ewy Budzyńskiej, z profesorem Nalaskowskim, Grzegorzem Kucharczykiem, tu w tym studio. Dziękuję serdecznie, zapraszam za tydzień!